O! Witajcie, kochani! Chciałam wam powiedzieć, że nadal się rządzę! Rządzę się w Pawła Studio. Paweł, wracaj szybko, bo już mi trochę zaczyna pomysłów brakować. Ale słuchajcie, zauważyłam pod którymś filmem w komentarzach, że prosiliście, abym nagrała film. Nie, właściwie, żeby Paweł nagrał. Ale prosiliście, żeby nagrać film Nastolatka versus dziecko. I taki właśnie dzisiaj postanowiłam wziąć pod lupę. Rozgrzewa mi się smartfonik. A w międzyczasie chciałam was poprosić, żebyście zostawili dla tego kanału. A jaki to kanał? Kto wie? Napiszcie w komentarzach, bo ja się gubię. Proszę was, żebyście zostawili lajka, suba, dzwonek, komcia. Nie wiem, co tam jeszcze macie do zostawienia. Zostawcie wszystko i chodźcie oglądać ze mną film. Załóż spodnie. Nie. Zakładaj. Nie. No już. Nie. I tutaj wchodzi taka przewspaniała kompozycja Kasi Nosowskiej. Nie, nie, nie. Nie, to nie. Mówienie, gdy myślenie. I ona jest bardzo konsekwentna. Spodnie! Su, wyglądasz jak chłopiec. Załóż coś bardziej dziewczęcego. To jest taka manifestacja, że ona będzie po prostu chodziła, jak jej się podoba. Ostrzegam, nie róbcie tego w domu, panowie, bo może was spotkać komentarz krótki, a wymowny. Su, Rob, co robicie? Nic. No tak, bo w sumie robili nic. Su. Nie wiesz, że się puka? Sorka. No, nie wiedział. Su, kochanie, gotowa na pierwszy dzień szkoły? Tak, jestem bardzo gotowa. Tak, jestem bardzo gotowa. Mam róg na czole, mam jakieś żółte robale w piórniku. Nie, przepraszam bardzo, był minionek. Su, gotowa do szkoły? Tak, mamo, sprawdzam plan. Su, po latach. Luz, nic się nie dzieje, spokój, ani roga. Ale ciacho. Ale ciacho. Ale cicho. Mamusiu, mamusiu, zobacz! O, ale mam mądrą córeczkę. Przepraszam bardzo, ale patrząc na to, co ona nosi na uszach, prawda? Ten jakiś taki hełmofon, czy jakieś inne łabędzie skrzydełka. Ja nie wiem, czy ona jest taka mądra. O, Su, nie płacz. Pomogę ci. A to po to są te piosenki. Head, shoulders, knees and toes. To było głupie, ale się wkręcało. Prawa noga do góry, teraz w dół. Gotowi do wyjścia. Gotowi do wyjścia. Nie szkodzi, że wyglądają jak oszołomy. O, nie, 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 nie. Chowaj brzuch. Ona maksa schowała. Psyt, zatańczysz ze mną? Nie wiem. Nigdy nie tańczyłam z chłopakiem. Dobra. Nie znam granic, prawda? Jego fascynacja koleżanką sięgnęła zenitu, ale ona obroniła się kurą bezpieczeństwa. Skobi, skobi, skob. A to było przecudowne zagranie, bardzo mi się podoba. Boże, to są jakieś dzieci specjalnej troski. Dlaczego one ze sobą nie rozmawiają? Czy one nie mają nic do powiedzenia? Su, Lana, pora wracać do domu. Ej, to by było fajnie, nie? Jak jedna by miała na imię Po, a druga Lana. Jakby można je zawołać na przykład. Lana Po, Lana Po, Lana. Ale
kto by chciał wracać, jak tu taka przednia, pyszna zabawa. Chodź, kochanie. Nie, ale słuchajcie, muszę powiedzieć jedną dobrą rzecz. Bo na razie to sobie jadę po tym filmie. Ale ta mama jest super miła, nie uważacie? Nastolatki, po prostu to już jest taki los, wiecie, to nas może jabłko zjeść na przykład, prawda? Albo może sobie nogi na stół położyć, a co tam, prawda? Może sobie po prostu napić się z kubka. Chomik świr. Dobre, z kubka chomik świr. Jak mogłaś? Skąd ci to w ogóle przyszło do głowy? Przestań, popatrz na mnie. Będę mędą! Tak zaśpiewała, no sorry, ale tak słyszałam. Nie, ja tutaj widzę taki przekaz emocjonalny i mam wrażenie, że ona śpiewa to nie ja byłam Ewą! Przepraszam. Ojeju, skrucha, to jest miłe. Mamo, mamo, mamusiu, mamo, mamo, mamo. Dzieci to mają przechlapane, prawda? Dzieci muszą tak zawsze. Mamo, mamo, tu randki malutkie tutaj nad stoliczkiem sobie tak siedzą i myślą na mamusię tak. Mamo, 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 mamo. Co? A mama po prostu jak ta Godzilla tak na to dziecko z góry. A tu muszę się przyznać, że czasami całe wakacje spędzałam w samochodzie u wujka, kręcąc wszystkim, co się dało ukręcić w samochodzie. Czyli kierownica, kierunkowskazy. O co chodzi? Zwolnij! Jedziesz za szybko! Nawet auta nie odpaliłam. Wow, prędkość światła, auto nieodpalone, bo no od tej prędkości to już zgasło. To let's move, buddy. Przyznaj się, jak jeżdżę autem, to śpiewam. Mam nadzieję, że tam nie ma ukrytej kamery. Let's move, your body, so let's... Dzieci młodsze są bardziej wyrozumiałe niż nastolatki. Wiem, znam paru nastolatków. Rodzice, nie róbcie obciachu swoim dzieciom, błagam was. Picie kawy. Tak się nie robi. Ej, mała, jaka pazerna! Właśnie ona zrobiła tak, jak nie należy. Mamusiu, jak ty możesz to pić? Oj, to błotko było takie gorzkie, niedobre. Coffee in the morning, daily night. Yes! Coffee in the morning, coffee on the evening. Słuchajcie, miałam dzisiaj takiego pecha. Szłam tutaj dzisiaj do was na nagrywki. Profeska, prawda? Na nagrywki szłam do was. No więc szłam do was, tutaj chciałam się troszeczkę pobudzić jakąś pyszną kawą na wynos. I co? Figa z makiem. Nie sprzedali mi. Ale może to i dobrze, słuchajcie, bo bym tak zaczęła skakać jak taka małpka tutaj, prawda? Gdzie moja kawa? Nie wiem. Ja dopiero teraz czaiłam, że ta dziewczyna wypiła chyba już ze 30 takich kubeczków kawy. To dlatego ona się tak porusza, słuchajcie, jak elektron gdzieś tam w atomie. Hej, Su. Hej. Prezenty. Kto nie lubi prezentów, nie? Ręka w górę, bo ja po prostu uwielbiam, ale co ciekawe, uwielbiam robić prezenty. Przyniosłem ci misia, czekoladki i jeszcze przyniosłem ci... przyniosłem ci kartkę zabazgraną, prawda, wszystkimi kolorami świata. Napisałem na niej, że cię lubię i czy będziesz moją dziewczyną? O, czyli weźmiemy razem ślub. Jezus Maria, gdyby to było takie proste. Wszystkiego najlepszego. Mam dla ciebie kwiaty. O, dziękuję. Wow, skąd to masz? Komputer, Versace, telefon? Od ciebie. Ode mnie? To się nazywa fikcja. Ale jaka piękna, jaka instagramowa. Ej, też tak macie, że jak tak
spojrzycie sobie na jakiś przedmiot, to on tak pod waszym wzrokiem robi cyng. Boże, jakie ona ma moce, ona potrafi tak włosy, tak w takim tempie zwolnionym, tak. Każdy by tak chciał. Su! Tak? O, ale ślicznie. Napiszcie mi, kto miał jakieś traumatyczne przygody związane z makijażem. Będę odpowiadała w komentarzach, jakie ja miałam traumy. Popatrz na mnie. Też ślicznie, kochanie. Czekajcie, zrobię zdjęcie. Cheese! O, jak słodko w ogóle. O co mu chodzi? Tej dziewczynie już trochę stawy rdzewieją, słyszeliście to? Kochana, ciężka sprawa. Chyba ci nie pomogę. Ta lupa, wiecie, o, jaka ciężka, ciężka sprawa. Przekaz i wymowność tych filmików robi na mnie piorunujące wrażenie. Właściwie takie jakby odczuwam takie uderzenie, prawda, jak plecakiem. Podobam mu się. To były zaloty, dziewczyny. Jeżeli kiedykolwiek, to komik, prawda? Trzepnie was plecakiem przez łeb, to pamiętajcie, że to z miłości, prawda? Z miłości. Co robisz? Czekam na mamę. Ja też. Ona ma znowu ze sobą tą kurę bezpieczeństwa. A co jeśli o nas zapomniały? Jesus, przyznać się, kto miał takie po prostu dylematy, nie? Czy mnie rodzice odbiorą? Ja, słuchajcie, ja ryczałam jak bób, nie? Ja nie potrafiłam się oderwać mamie od nogi, od spódnicy. Hej, czekasz na autobus? Nie, ja mam klucze do autobusu. No to jest hollywoodzka produkcja. Tutaj nie ma co mówić. Te efekty, to slow motion. A ja jestem pod wrażeniem. Co jest? Mama nie zatankowała mi auta. Bezczelna. Jak mogła po prostu? Ja trochę zatankuję po prostu swoje gardło. Kochanie, gotowa do wyjścia? A mogę się sama ubrać? Oczywiście. Pamiętając, prawda, jak się broniła przed włożeniem spodni na początku filmu, to ja bym jej nie dawała wolnej ręki. Gotowa! Jestem Batmanką! Dobra, ma spodnie. Nie czepiam się. A tu dylematy nastolatek, prawda? Co ubrać? Czarny, znoszony płaszcz? Czy grafitowy, spłowiały płaszcz? Su, gotowa jesteś? Gotowa. Su, co? Ej, Martyna Zabawa, co ty tam robisz? Powiedzcie mi! Martyna jeszcze reklamuje swoją czapkę. Pora na kąpiel. Gotowa, kochanie? Tak! I to jest właśnie to, kiedy w wannie masz więcej pluszaków i więcej gumowych kaczuszek niż piany. Oczywiście, że idziesz ze mną, kaczuszko. Tutaj proporcje się zmieniają. Ale kaczuszki zawsze są w modzie. To jest coś wspaniałego. Ona będzie oszczędzała, prawda? Na czym polega oszczędzanie? Chodzi i mówi, daj mi pieniążka. Nie ma to jak przetrzeć lustro i nic nie zobaczyć. Tyle wystarczy. I to po to były te wszystkie oszczędności? Na kaczuszki? O Boże, ale ten nowy iPhone drogi. Mamo, dasz mi kasę na lunch do szkoły? Pewnie, kochanie. No i zaczyna się prawdziwe, dorosłe oszczędzanie. Już nigdy nie zjem lunchu. Brawo! Nie jedz jeszcze śniadania, podwieczorku, deseru, kolacji, nie jedz. Ja w ogóle uważam, że napomina zaprzestać oddychania. To nie był dobry pomysł. I coś mi się wydaje, że jest tego bliska.
nikt nie ucierpiał na planie, ale tu ja cierpię. Let me see your throat, open your mouth so I can see you. Let me see, la la la. Here's a candy, you've been a good girl. Boże, jakby każdy lekarz w ten sposób badał mnie, gdy byłam dzieckiem. A nie tak jak zazwyczaj. Oddychać? Nie oddychać! Nie oddychać! Nie oddychać! Su, zapraszam. Chodź ze mną. Chodź. A zabawki? Nie jesteś dzieckiem, Su. Okej. Chodźmy. I wiecie, o co chodzi, nie? Że w głębi duszy zawsze jesteśmy dzieckiem. I jak idziemy do kąpieli z kaczuszką, i jak idziemy do doktora z misiem, z przytulaskiem jakimś. Ja też mam taką maskotkę, takiego przytulaska, takiego króliczka, takiego misia. Bo w głębi duszy, tak jak powiedziałam, każdy z nas jest dzieckiem i potrzebuje troszeczkę ciepła. Kochani, na dzisiaj to już jest wszystko. Bardzo was proszę, żebyście napisali w komentarzach, czy podobały wam się filmy z serii Moja Reakcja na moim wydaniu. Jeżeli tak, zostawcie po sobie komentarz, łapkę w górę, napiszcie może, z jakiej serii chcielibyście, abym skomentowała film. No i co? Tu macie poprzedni film, tu macie następny film. Zostawcie subskrypcję, dajcie lajka, napiszcie coś miłego Pawłowi, żeby szybko do nas wracał. I co? Żegnam się z wami już na dzisiaj. Pa, pa!